Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpiecz auto.pl. Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Cześć wszystkim, dzisiaj na warsztacie u nas nowy Mercedes GLC, rocznik 24. Zamontowaliśmy tutaj konloka w pakiecie premium, czyli zabezpieczenie plus sygnał dźwiękowy. I taki zestaw już gwarantuje, że ten samochód od klienta nie odjedzie. A więc tak, prezentuję, w jaki sposób to w ogóle działa, obsługa tego sprzętu. Wsiadamy sobie do samochodu. Zainicjujmy teraz próbę kradzieży, czyli droga na hamulec, próbujemy sobie ten samochód uruchomić. Włączają się zegary, wszystko się uruchamia, natomiast silnik sam się nie włącza. Nie ma możliwości, żeby tym autem odjechać. Włącza się zapon, podobnie włącza. Biegu nie można wbić. Nic się nie dzieje. Po chwili włącza się głośny klakson, awaryjne światła mrugają. Na początku tego filmu prosta sekwencja ustawiona. I to mrugnięcie właśnie oznacza, że kod został przyjęty. Także w ten sposób to wygląda. W tym momencie, kiedy nacisnę, silnik się oczywiście uruchamia. Także w taki sposób to wygląda. W tym momencie oczywiście już możemy zmieniać biegi na dowolne. I wszystko funkcjonuje tak, jak należy. I to była metoda na kod PIN, czyli tutaj po prostu sekwencja przycisków została zastosowana. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe metody, jest to telefon i Brelok. Także te dwie metody można jeszcze z nich można skorzystać. Ja zaraz zaprezentuję, w jaki sposób wygląda obsługa właśnie tego Breloka. No, jest to generalnie bezobsługowy sprzęt, więc po prostu pokazuję, jak to działa. I więc tak, Brelok już mamy przy sobie, on jest uruchomiony, klucze są w środku, wsiadamy sobie do samochodu. I teraz tak, w tym momencie wygląda to w ten sposób, że jeżeli Brelok jest w zasięgu, automatycznie dochodzi do autoryzacji. Więc teraz tak, noga na hamulec i proszę sobie spojrzeć w to miejsce, gdzie wcześniej była informacja o tym, że doszło do autoryzacji. Włączam start-stop. Od razu mrugnięcie, informacja, że zautoryzowało się. Silnik się oczywiście uruchomił i biegi można zmieniać. Także w taki sposób to wygląda. Jeszcze kwestia, gdy wyłączymy samego uzbrojenia. Silnik się oczywiście już teraz wyłączył i otworzenie drzwi powoduje podwójne mrugnięcie tą ikonką. No i ona informuje, że auto w tym momencie jest znów zabezpieczone. Także w taki sposób wygląda obsługa tego konloka. Jeżeli posiadasz taki samochód bądź jakikolwiek inny i chciałbyś go zabezpieczyć, zadzwoń do nas, numer znajdziesz na stronie Zabezpiecz Auto. Dzięki, cześć! Zabezpieczauto.pl. Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.